Dzień dobry, robaczki moje kochane. Ja jestem Julka, ty jesteś na kanale Nieidealna Juliana. Jeżeli jesteś tu nowy, zapraszam cię do subskrypcji i do obejrzenia kilku poprzednich filmów, co byśmy się bliżej poznali. I słuchajcie, dzisiaj postanowiłam, jako że padły po raz kolejny padło pytanie, gdzie ja pracuję. Ja nie wiem w sumie, czemu to tak wszystkich bardzo interesuje, ale dobrze, słuchajcie, pogadamy sobie, porozmawiamy i będzie to pierwszy film z serii Car Vlog, czyli pogaduchy w samochodzie. Wiem, że przodująca w tego rodzaju filmach jest Karolina ze stylizacji i raczej nie ma tego za wiele u innych youtuberek. Ja się youtuberką nie nazywam, ja jestem twórcą, w sumie takim nawet początkującym, bo ja jestem tutaj świeża, nie oszukujmy się. Jeżeli mamy już wstęp ze sobą, no to zacznijmy może od roku, w którym Szymon się urodził, a mianowicie był to rok 2011. I jak się Szymon urodził, to praktycznie to był październik. I ja zaczęłam pracę po nowym roku jako, słuchajcie, opiekunka do dziecka. Ponieważ ja nie miałam pomocy od nikogo, więc musiałam radzić sobie jakoś sama, więc stwierdziłam, że będę szukała takiej pracy, gdzie będę mogła tego mojego brzdąca brać ze sobą. I słuchajcie, tak się akurat trafiło, że w sumie na pierwszej rozmowie, gdzie w ogóle wycelowałam jakieś ogłoszenie, zadzwoniłam, poszłam oczywiście z Szymkiem na tą rozmowę, on był niemowlakiem wtedy już i słuchajcie, podjęliśmy współpracę z panią. Ogólnie tą współpracę wspominam bardzo pozytywnie, bardzo fajnie. Pani miała dwie córeczki. Jedną zawodziła zawsze do przedszkola, a my żeśmy zostawali z tą drugą. My jeździliśmy, słuchajcie, na godzinę 6 rano. Na godzinę 6 rano wstawałam, ubierałam młodego, pakowałam, brałam wyprawkę i razem z nim jechałam po prostu tam. I ogólnie wspominam to bardzo naprawdę miło, sympatycznie. Później jak już młody dorastał, już siadał, później chodził, był taki stabilniejszy. Dzieciaki wspólnie miały ten kontakt i razem się tam rozwijały, bawiły. I to było takie fajne, bo między nimi w sumie takiej dużej różnicy nie było, bo chyba pół roku tylko z tego co ja pamiętam. Także naprawdę fajnie. Coś co w sumie nie wspominam fajnie, to jest stawka za jaką pracowałam. Bo było to 4 zł na godzinę, słuchajcie. 12 lat temu tak to wyglądało. No wiecie, no w skali miesiąca to wychodziło 600-700 zł. Jak były jakieś nadgodziny, to wtedy była ekstra, było 800 zł, nie? Za jakieś dodatkowe wieczory czy coś, no to wtedy było dodatkowo płatne. No jak na tamte czasy, słuchajcie, no było jak było, tak? Później było tak, że no musieliśmy rozstać się. Ja stwierdziłam, że no na dłuższą metę no to tak nie da rady. Młody zaczął już chodzić. Miał jakoś rok. No i ja zaczęłam chodzić na pół etatu do pracy do Auchan. W Galaxy pracowałam wtedy, pamiętam, na pół etatu, dosłownie 4 godziny, to nawet nie było pół etatu chyba, bo to było 4 czy 5 godzin. Tak po prostu, żeby wyjść, to była umowa zlecenie, to było wtedy w ogóle bardzo popularne zatrudnianie przez firmy tymczasowe, a że zależało mi na ilości godzin taka, jaka mi odpowiada, no to właśnie się tam zgłosiłam. No i to też nie były jakieś super ekstra pieniądze, nie oszukujmy się. Ale powiem wam, że podjęłam taką decyzję, że chcę tam pracować, ponieważ miejsce było mi znane, ludzie byli mi znani, którzy tam pracują. I słuchajcie, ja musiałam wyjść z domu, ponieważ ja siedząc w domu z nim, prowadząc dom, doszło do takiego czegoś, że Szymek był tak do mnie przywiązany,
że jak ja wychodziłam do łazienki, to był wrzask, pisk, histeria. On nigdy z nikim nie zostawał, więc to też było trudne. I po prostu w ramach takiej, w sumie w takiej dobrej sprawie, wiecie, żeby on też nauczył się przebywania z innymi osobami, no to żeśmy się po prostu zdecydowali na to, że ja pójdę na pół etatu, bo mówię, on był cały czas 24 godziny na dobę ze mną i no nie było to aż takie dobre, bo ja nie mogłam wyjść do łazienki, bo się darł w niebo, głosy walił u drzwi, jakby go ze skóry obdzierali, także to było to. No i tak później żeśmy się przeprowadzili, słuchajcie, na drugi koniec miasta, z drugiej strony. Zajmowałam się panią ze stwardnieniem rozsianym. Powiem wam, że długo żeśmy tam mieszkali. No ze 2, jak nie może 3 lata. Niech ja pomyślę, 3 lata jakoś. Będzie, no. Coś koło tego, powiem wam, że już nie pamiętam, bo gdzieś mi się to tam zaciera. Młody wtedy, pamiętam, był już odpieluchowany, nie miał już też smoczka i mieliśmy rzut kamieniem, pamiętam, chodził wtedy prywatnie do żłobka? To był żłobek czy przedszkole? Przedszkole, to już było 3 lata. Żłobek? Chodził do żłobek, przedszkole? Powiem wam, że nie wiem, jak to się przelicza, bo on miał wtedy 3 lata. Więc tak na dobrą sprawę ja go tam woziłam na Mierzyn, bo on chodził na Mierzynie do prywatnego punktu i jeździliśmy, pamiętam, rowerem. Tak wspominam to miło. Tak uwielbiał jeździć rowerem, wiecie co? To jest taka abstrakcja w sumie, bo wszystkie dzieciaki mu zazdrościły, że mama go wozi rowerem, wiecie. Fotelik miał doczepiony, opatulone dziecko i my żeśmy jeździli, jeżeli pozwalała na to pogoda, to my żeśmy jeździli. I powiem wam, tak podjeżdżałam tym rowerem, młody ucieszony, mamo, ale przyjedziesz po mnie rowerem też, będziemy jechać. I tak fajnie, a wjeżdżacie w podwórko, bo to taka brama była i tam, wiecie, Mercedesy, nie Mercedesy, jakieś samochody i w ogóle takie wypasione, bo to, wiecie, punkt prywatny, to i też stać ludzi, nie? Wiadomo, na różne rzeczy. I powiem wam, że trochę mnie tak serce gdzieś tam kuło, że no jednak my tym rowerem, z czego ja się na przykład bardzo cieszyłam, ale sobie stwierdziłam, że na pewno będę chciała zrobić prawo jazdy i mieć tę możliwość po prostu jeżdżenia samochodem. Także my jakśmy zajeżdżali i te dzieciaczki tak z tych samochodów wyskakiwały, to były tylko pytania. Szymek mówił, że dzieci się pytały, czy też będą rodzice ich wozić rowerem, że to tak fajnie i w ogóle, wiecie, my mieliśmy coś, czego oni nie mieli, bo jeździli samochodami, a ja wtedy też bardzo chciałam dojść do tego, żeby móc zrobić prawo jazdy i jeździć samochodem. Może niekoniecznie Mercedesem, chociaż Mercedesem też jeździłam przez rok czasu. Ale słuchajcie, tak, to właśnie było tak. I powiem wam, że jak ja się zajmowałam tą babcią, to przyszedł taki moment, że mi było mało. Słuchajcie, mi było mało, ja siedziałam w domu i ja chciałam wyjść dalej do ludzi, więc podjęłam równocześnie pracę w szpitalu. Najpierw to była praca na Arkońskiej, właśnie na SOR-ze głównym. Bardzo lubiłam tą pracę. I później była to praca na Mącznej w Zdrojach, na oddziale psychiatrii. Także też bardzo miło to wspominam. Mnie w ogóle bardzo ciągło do medycyny. Ja długo się zastanawiałam, czy nie chciałabym zrobić jakichś kursów, szkoleń, czy czegoś, żeby na karetkach bardzo chciałam jeździć. Chciałam pokończyć szkoły, ale wiecie, z moim stanem zdrowia, no to tak niekoniecznie. A jeździła ze mną taka dziewczyna, która robiła ginekologię. Już w sumie była na ostatnim roku.
studiów i tamtych praktyk, tego wszystkiego. Ona tam jeździła właśnie na oddział ginekologiczny i tak z nią rozmawiałam, bo wiecie, jak już się jeździ autobusem x czasu, no to już się poznaje pewne osoby i się tam, wiecie, rozmawia, nie? No to ona mi właśnie powiedziała, że, bo mnie też ginekologia bardzo interesowała swego czasu, a konkretnie położnictwo. Mogłabym odbierać porody, wiecie. No bardzo przyjemny temat, fajny, ale jak po rozmowie z nią opowiedziała mi, jak to wygląda i że ona jakby wiedziała, to by drugi raz się nie zdecydowała, ale w tym momencie już jest jej szkoda, bo już jest praktycznie na mecie, że naprawdę bardzo dużo czasu jej zajmuje nauka i to nie tylko nauka tego zagadnienia, tego zawodu jej stricte, wiecie, tylko ona musiała wszystkie, no to jest zrozumiałe, ale mówi, że no naprawdę bardzo szczegółowo musiała liznąć też inne i te zawody lekarza, słuchajcie. Także tak, pracowałam też w szpitalu. I kochani, później mój stan zdrowia mi bardzo upadł i skończyło się tak, że miałam kilka operacji, no ale to też już opowiadałam gdzieś tam pewnie w którymś filmie, mianowicie przez 3 kolejne czy 4 lata prowadziłam, słuchajcie, gospodarstwo domowe, czyli po prostu przysłowiowo byłam kurą domową. Ale wiecie co, ja tego tak nie odbieram. Ja bardzo lubię prowadzić dom, ja lubię sprzątać, ja lubię, jak jest w nim czysto, gdzie fakt faktem jestem zdania, że dom to nie muzeum, ale ja się bardzo dobrze czuję, jak jest wysprzątane, jak jest poprane, odkurzone, podłogi umyte i miałam taką swoją rutynę, jak Szymon jeździł do szkoły, była to zerówka i początek pierwszej klasy, że jak on jeździł do szkoły, ja go odprowadzałam, no bo wiadomo, do nas nie jeżdżą, no my nie mamy szkoły tutaj, wiecie, gdzieś w pobliżu, tylko dzieci wozi bus, więc ja go szłam odprowadzić, potem wracałam, było maraton filmowy, bo leciało zawsze po godzinie 7, chyba 15, Zbuntowany Anioł, jak nie Zbuntowany Anioł, to kultowy serial, też brazylijski, Zbuntowani, tak zwane Rebelde. Kto zna, kto kojarzy, dajcie znać w komentarzach, kto jest z tego roczniku, kto uwielbiał te filmy. I ja sobie siadałam, robiłam śniadanie, oglądałam sobie jeden odcinek, to trwało godzinę. Później, wiecie, po kolei pranie, sprzątanie, gotowanie, mycie podłóg i codziennie. I ja uwielbiałam ten stan, że jest tak czysto. Wiadomo, w ciągu dnia się nabrudziło. Ja sobie to wszystko odkładałam na rano i naprawdę dużo frajdy mi sprawiało to, że mam tę możliwość prowadzenia tego domu, że widać moją pracę i powiem wam, że bardzo mnie denerwuje, jak ktoś to tak, wiecie, wyśmiewa, że ktoś prowadzi dom, że ktoś siedzi z dupą w domu i w ogóle. Ja uważam, że prowadzenie domu to jest super sprawa, zależy też, czy ktoś to lubi, tak? Nie oszukujmy się, ale taka jest prawda i nie powinno się takich osób, które siedzą w domu i postawiły na prowadzenie domu, na wychowywanie dzieci, bo tak się dwoje ludzi dogadało, partnerów, że dobrze, ja będę pracować. Moment. No, jeżeli dwoje osób się umówiło, że ja będę pracować, a ty wychowujesz dzieci, za przeproszeniem, co komu do tego? Jeżeli stać was na to i macie taką chęć i wolę i naprawdę odchować dzieci i potem pójść do pracy albo po prostu nie pracować, chociaż ja nie jestem za tym, bo uważam, że każda kobieta mimo wszystko powinna mieć własne pieniądze, to słuchajcie, tak powinno być. No i dobrze, reasumując, idąc dalej, ja po tych kilku latach prowadzenia domu wróciłam zawodowo do pracy, wróciłam do handlu i słuchajcie, od praktycznie tu 3
od praktycznie 4 lat pracuję w handlu, ale ja bardzo tą pracę lubię, nie powiem, bo to jest bardzo, bardzo wyczerpująca praca psychicznie i fizycznie. Powiem Wam, że to jest kontakt z ludźmi, którzy nieraz są naprawdę niełatwi w obsłudze. Także jeżeli byście chcieli na przykład, żebym nagrała taki filmik z punktu widzenia właśnie współpracy, pracy kasiera, sprzedawcy, pracy w sklepie i tak zwanego klient zawsze ma rację, to dajcie znać w komentarzach, bo myślę, że mógłby wyjść nawet całkiem, całkiem ciekawy materiał na ten temat. I powiem Wam, że no na tą chwilę pracuję w handlu. W którym konkretnie sklepie, na jakim stanowisku? Myślę, że to nie ma żadnego znaczenia dla Was w tym momencie. Pracuję po prostu w handlu na tą chwilę. A co będzie dalej? To czas pokaże. Tak samo jak prowadzę ten kanał, nagrywam filmy, uczę się montażu, uczę się cały czas wszystkiego. I powiem Wam, że tak jak mnie nieraz różne osoby pytają, no a jak będzie za pół roku, czy tam, no nie wiem, za rok i tak dalej. Ja nie wiem, słuchajcie, co będzie, czy ja będę prowadzić kanał. Ja jestem świeżą osobą na YouTubach i ja nie wiem, co będzie. Teraz pracuję w handlu, ja nie wiem, co będzie za rok. Mam jakieś tam plany, wiadomo, no... Dobrze by było, nie? Żeby mieć jakoś tam poplanowane i rozwijać się dalej. Tak jak teraz YouTube pozwala mi się też w jakimś tam stopniu rozwijać. Tak, no nie wiem, zobaczymy, co mi los przyniesie dalej, gdzie będę i co będę robić. Na tą chwilę sprawa wygląda właśnie w ten sposób. I słuchajcie, mam nadzieję, że jeszcze niejedno zobaczymy, w niejednej dziedzinie będziemy siedzieć i będziemy mogli razem to wszystko przeżywać. I słuchajcie, ja już praktycznie dojechałam, nagadałam się, słuchajcie, z Wami całą drogę i ja już dojechałam. Tym akcentem, miłym, sympatycznym gronie ja się z Wami żegnam. Dajcie znać, jak Wy żeście zaczynały Wasze swoje pierwsze prace, gdzie to było i ile lat temu. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Ja się z Wami żegnam. Buziaki, do następnego, kochani. Pa, pa!